Paweła Kozłowska i Mirella Wąsiewicz. Cześć, dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Bardzo dobrze, że masz książkę. Dzień dobry. Cześć, Mirella. Bardzo mi miło, że jesteście. Słuchajcie, to jak macie książkę, bardzo się cieszę, tak, bo od razu chciałem ją pokazać. Islandia i Polacy. Historię tych, którzy nie bali się zaryzykować, więc o ryzyku sobie dzisiaj porozmawiamy. Polecamy bardzo serdecznie. Tak sobie pomyślałem, bo gdzieś tam coś wiemy o Islandii. Myślę, że wielu z nas ma coś takiego, że może nie jest tak, że jesteśmy zdolni do tego, żeby sypać jakąś wiedzą na temat szczegółową, na temat Islandii, ale jakoś jak każdy sobie pomyśli o tym kraju, to chyba każdy chciałby tam być. Ono jakieś jest w taki sposób kuszące, żeby chociaż tam pojechać i zobaczyć te piękne rejony, obrazki, które często kojarzymy. Ale jakbyście miały teraz po tej książce, po rozmowach z Polakami, którzy tam mieszkają, po byciu w tamtym kraju, powiedzieć o takich dwóch rzeczach, które mogą najbardziej zaskoczyć naszych widzów, które wydają się wam najbardziej nieoczywiste, to od czego byśmy zaczęli? Ale myślisz o krajobrazie, czy w ogóle? O Islandii, w ogóle. W ogóle o Islandii. I o Polakach, którzy okazują się tam całkiem nieźle sobie radzić. Przepraszam, no zapinamy pasy. Tak. A, oczywiście, bardzo proszę. Bardzo ci dziękuję, Mateusz, tak jest. I ruszamy. Ktoś pilnuje ryzyko, żeby ryzyko nie było zbyt wielkie. Bo minimalizuje ryzyko. Tak. Tak jest, i ruszamy. No właśnie, chyba zaskoczyły nas te różne historie Polaków, że nie... To chyba tak jest zawsze ze stereotypami, że rzeczywistość okazuje się znacznie głębsza. A myślę o stereotypie takim, że tylko pracujemy fizycznie, tylko pracujemy na budowach i na zmywakach. A tymczasem właściwie jesteśmy wszędzie, mówimy my Polacy, i też prowadzimy własne biznesy, zatrudniamy innych, jak na przykład w barze kebab, Viking Kebab, albo wypożyczalni samochodów Adama Bykowskiego, albo po prostu robimy solidne zadymy, tak jak Ania Mariankowska, która współorganizowała największy od 30 lat strajk z udziałem hotelowych sprzątaczek i kierowców autobusów, więc kurczę, imię Anna... Widać, że to jest kraj Lecha Wałęsy. Wysłać Polkę do Islandii zrobi rewolucję. Oczywiście. Przynajmniej próbuje. I nie jest jedyną właśnie taką organizatorką manifestacji, więc myślę, że... Z jednej strony jest strajk organizowany przez Anię Mariankowską, a z drugiej strony jest Paweł Bartoszek, polityk, przewodniczący Rady Miasta Reykjaviku, czyli to rzeczywiście tak jest, że ci Polacy, myślę, że Islandia zmienia Polaków, którzy tam wyjeżdżają, ale też Polacy zmieniają trochę Islandię i to jest bardzo ciekawe. A wracając do tego pytania, co zaskakuje, to jednak ta... Co ciebie osobiście zaskoczyło mocno? Albo coś, czego rzeczywiście... Coś, co może... Ja zaraz powiem, co mnie zaskoczyło. Ale coś takiego, gdy zaczynałyście tę pracę i nie wydawało wam się, że tak jest, a okazało się, że tak jest. Ja myślę, że tak, od tego krajobrazu, któremu naprawdę bardzo trudno nie dać się uwieść, bo on jest unikatowy, wyjątkowy, tak bardzo inny od tego, co znamy tutaj z kontynentu. To nie będę pewnie oryginalna, ale to naprawdę zaskakuje. Te puste przestrzenie, jak bardzo byłoby to niewyświechtane, lodowce, wulkany. I ta przyroda, wobec której trzeba się nauczyć trochę pokory. Właśnie teraz, przepraszam, wybuchł wulkan świeżo od 2 czy 3 dni pod Reykjavikiem, ale nie jest to taka najbardziej spektakularna eksplozja, jest szczelinowa, więc spokojnie sobie lawa bulgocząc wypływa. I... Natomiast to, co mnie chyba zaskoczyło i co myślę, czego nam tutaj brakuje, co się przewijało w wielu opowieściach, to ta mniej zhierarchizowana struktura społeczna i to, że w wielu opowieściach czy w wielu relacjach było, przewijał się taki motyw, że ten, oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale w większości, ten szef, który pracuje razem z tobą, nie jest zupełnie na górze, tylko jeśli trzeba, to pracuje tak równie intensywnie jak pracownicy. Że jeśli ktoś
pracuje w przetwórni czy fabryce ryb i wyskakuje, żeby coś załatwić w urzędzie albo w banku i jest przysiąknięty tym zapachem ryb, to nie ma takiego protekcjonalizmu, choć nie jest to miły zapach. Odsuwania się demonstracyjnego. Tylko rzeczywiście widać, że ta taka historia tak, chyba bardzo spalająca tych ludzi. Tak, dokładnie. I tylko to jest ciekawe, że to chyba też szybko się przejmuje, gdy się tam nawet nie jest się Islandczykiem, ale się po prostu mieszka wśród tych ludzi. To jest chyba taki element ich tożsamości, który łatwo przyswoić później samemu, nie? Tak. Chyba ciężko w ogóle bez tego funkcjonować po prostu tam. Tak, ta wspólnota jest... Właśnie, takie poczucie mocnej wspólnotowości. No, to oni by bez tego by nie przeżyli. Nie przetrwali, tak. Nie? To, że ta przyroda, czy ta natura jest tam tak silna, to raz, a dwa, że to jest wyspa, więc... Bo ta różnica w emigracjach też no jest zupełnie inaczej, jak wyjeżdżasz do Berlina i w każdym momencie możesz wsiąść w pociąg czy w samochód i wrócić. Tam w 2010 roku, kiedy wybuchł wulkan i zostały odwołane wszystkie loty i tak naprawdę to był taki moment, kiedy świat dowiedział się o istnieniu Islandii w przestrzeni takiej wirtualnej internetu, no to się okazało, że rzeczywiście no nie możesz wyjechać z tej wyspy, więc tak myślę, że gdzieś tak w tyle głowy masz coś takiego, że... No, że na dobre i na złe tam jesteś wspólnotą, nie? To powiem to, co mnie zaskoczyło. To znaczy, to jest prosta rzecz. Myślę, że w dużej mierze punkt wyjścia także do waszej książki. To znaczy, że Polaków, zwłaszcza procentowo, patrząc na inne kraje, przedstawicieli innych państw, którzy tam mieszkają, to jest nas po prostu dużo. To znaczy, tak, że stanowimy najwięcej. Że jesteśmy na pierwszym miejscu. No, niesamowite. Prawdę mówiąc, nie spodziewałbym się, że gdybym sprawdzał takie statystyki dotyczące Islandii, zobaczyłbym Polaków tam na pierwszym miejscu. Więc nasz się prosi o takie pytanie. To znaczy, skąd wynika ten fenomen? To znaczy, co sprawia, że Polacy decydują się nagle zamieszkać w Islandii? Ja wiem, że to jest bardzo szerokie pytanie, nie? Tak, ale, tak. Ale jednak te statystyki mówią nam dużo i to jest jakiś ciekawy fenomen. Największa właśnie fala migracyjna się zaczęła w 2006 roku, jak już byliśmy w Unii i Islandia też się otworzyła na pracowników z nowych krajów unijnych i potrzebowała naprawdę bardzo dużo rąk do pracy. To był wtedy szczyt takiej prosperity, budownictwo wywalone w kosmos potrzebowało, naprawdę każde ręce do pracy były potrzebne, również w turystyce, która się też w tym czasie rozwijała. No więc, a jednocześnie ta wyspa była dla Polaków jeszcze taka nieodkryta. I kusząca. Rynek czekał. To nie był jeszcze przepełniony, jak na przykład, nie wiem, w Anglii, w Norwegii może też, już w jakimś stopniu Holandii. Także to były perspektywy od razu na początku. Łatwe też wejście w to życie, bo biurokracja zminimalizowana. No, też myślę, że ta odległość, to, że to jest nowy ląd. Przygoda. Przygoda, dokładnie. No właśnie, Mirel, a twoja perspektywa? Bo no, powiedzieliśmy o tym, że jest bardzo wielu, zwłaszcza relatywnie Polaków w Islandii, ale my generalnie emigrujemy, więc jest nas dużo w różnych miejscach, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, czy jeszcze w kilku innych miejscach na świecie. Więc gdzie wy chwycicie taki czynnik, który jakby różni życie na emigracji, różni życie Polaka, czym się różni życie Polaka waszym zdaniem, no, w tej przykładowej Wielkiej Brytanii, a w Islandii? Ja myślę, że teraz ta ostatnia emigracja, ta najświeższa w tych relacjach osób, z którymi rozmawiałyśmy, to czynnikiem, jest oczywiście czynnik ekonomiczny, ale bardziej istotny wydaje się czynnik społeczny, że we wszystkich wypowiedziach był taki wątek bardzo silny zmęczenia konfliktami społecznymi, zmęczenia polaryzacją w Polsce i pragnienie takiego większego spokoju. Czyli co, rzucam wszystko i lecę na Islandię? Tak. Przypadek Joanny Okuniewskiej, podcasterki, która była już tak wpisała to
do komputera kierunki emigracji najlepsze i zaczęła analizować też jest to historia po prostu, w ogóle niesamowitego ryzyka, no bo decydujesz się na wyjazd na stałe do kraju, w którym, na wyspę, w której nigdy wcześniej nie byłeś, ale o tym spokoju i takiej większej stabilizacji, większym szacunku dla ludzi, z którymi mieszkasz, funkcjonujesz, pracujesz, mówi na przykład też pan Jerzy Bikielec, który jest tam od roku 80. Bardzo aktywny i energiczny człowiek, który nam w pewnym momencie powiedział, jak przylatuję tutaj do Polski na wakacje, no cieszę się, bo mam jeszcze tutaj znajomych, ale jest to bardzo dobre, ale w pewnym momencie chcę już wracać na Islandię. Jak jestem w samolocie, czuję, jakbym zdejmował ciężką, ołowianą kamizelkę. Mhm. Więc może my, którzy jesteśmy tutaj tak na co dzień, nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak bardzo to te nastroje w społeczeństwie na nas oddziaływują. A który z waszych bohaterów zdecydował się na przeprowadzkę wraz z pianinem? A to Paweł Wąsowicz, botanik ze Śląska. Zagłębie. Bo wiem, że są to bardzo istotne sprawy. A propos właśnie tych napięć w Polsce. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są czujni. Tak, którzy są czujni. On wyemigrował z rodziną i jak większość, absolutnie nie myśląc, że zostanie tam tak długo. Myślał, że będzie rok, dwa. Ale jako on też miał taką inną sytuację, bo jako naukowiec dostał etat na uniwersytecie na północy wyspy Makureyri. Wcześniej przeszedł tą trzyetapową przynajmniej drogę rozmowy i tak dalej, ale właśnie wiedząc, że jakiś czas tam zostaną, zabrali pianino, zabrali część mebli, wszystko to w kontenerach. To było też dla niego mocno taką radykalną zmianą i to, co podkreśla, że jest i na uczelni płaska struktura, że rozmawiasz z przełożonym na ty, to wiadomo, ale to nie jest oznaka też lekceważenia, bo to tak można odebrać. Właśnie zastanawiam się, to co mówicie o tym właśnie takim skracaniu de facto relacji, ma się do takiego stereotypu jednak Skandynawa, że jest, wiecie, cichy, trochę zamknięty w sobie, że ma inną emocjonalność niż my, a już zwłaszcza niż zachodnia Europa. Tak? To jest, a to budzi też jakieś, nie wiem, takie początkowe niezrozumienie, jakieś takie potrzeby dotarcia się, zrozumienia wzajemnego? No bo jednak ten stereotyp właśnie takich Islandczyków jest. Zamkniętych, wycofanych. Tak. To na pewno, bo to, że jesteśmy ze sobą na ty, nie oznacza, że Kjartan od razu cię zaprosi na kawę do siebie do domu, nie? Bo ten dom jest jednak zarezerwowany dla rodziny i najbliższych i potrzeba dużo, nie wiem, zjeść śledzi z tej beczki, żeby się w to społeczeństwo rzeczywiście tak wtopić. I do tego na pewno jest potrzebna znajomość języka, który nie jest łatwy. To na pewno. Powiedzcie jeszcze na koniec, ile razy przemknęła wam myśl przez głowę, aby rzucić wszystko i przeprowadzić się na Islandię. Ja nie liczę. Chociaż biorąc pod uwagę, że być może będziecie pisać kolejne książki o różnych krajach, to może tych przeprowadzek by się szykowało po każdej książce zbyt wiele, ale myślałyście przez chwilę, żeby pomieszkać w Islandii? Tak, na jakiś czas na pewno. Właśnie po to, żeby złapać ten oddech, spokój, i takie po prostu odpuszczanie sobie. Odpuszczenie, że nie muszę wcale. Easy. Tak. Easy. A tak. Jeszcze jedna Jamajka Północy. Ostatnia rzecz, że Islandczycy mają takie przekonanie i powiedzenie, że są otwarci na błąd. Że możesz popełnić błąd. Możesz popełnić błąd ty i możesz popełnić inny, może ktoś inny może popełnić błąd i nie jest to powód do takich wytaczania zbrojnych dział od razu. Rozliczeń, szukania winnych. Naprawmy to. Jeśli na przykład by się chciał zapytać, co myśmy jeszcze oprócz tego, że wydałyśmy, z czego się bardzo cieszymy, książkę, czego się nauczyłyśmy, to trochę właśnie takie przynajmniej próbowania z takiego myślenia, że warto my jesteśmy otwarci nie? na takie, błąd, takie tak, myśli. Tak. Myślę, że jako Polacy też możemy parę rzeczy innym zaoferować, ale inni od innych z kolei możemy bardzo dużo czerpać. Pokażmy jeszcze na koniec okładkę, żeby polecić serdecznie. Aha. Tak, to jest doskonałe miejsce. Islandia i Polacy. Historie tych, którzy nie bali się zaryzykować. To nie będzie ryzyko kupno tej książki. To będzie dobrze spędzony czas. Bardzo wam serdecznie dziękuję. Ola Kozłowska, Mirella Wąsiewicz były z nami w One Drama. Bardzo dziękuję. Dziękujemy.
Życzę wam dobrego dnia. Nawzajem. I dzięki bardzo. Dużo luzu. Dzięki, postaramy się.